Starszych ziół na gęś ma zaszczyt przedstawić Laurę, Filona oraz dobrze poinformowanego faceta. Laura. 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 Hmm. Już miesiąc zeszy, psy się uwsiły i coś tam klaszcze za morem. Pewnie mnie czeka mój Filon miły, fotur miłym, no chodźmy, ja boremy. Robi się na bóstwo i staje pod ulubionym jaworem. Filona jeszcze nie ma, natomiast coś tam klaszcze coraz energiczniej. Laura! Laura! Oj, dobrze, panie dyrektorze, nie, niech pan mi da dżinko. Proszę, proszę. Dżinko jest czarny. Za skórę, za skórę. Nie pod piersi, teraz się... Pod jest nowa szkoła, panie Janku. Tak. Nie, nie, dżinko, niech pan weźmie Bibi. Proszę. Laura, no. Dobrze, dobrze, dobrze. Szczęśliwa jestem dziś niesłychanie i Filon musi być moim. Wszystko w porządku, lecz ta klaska mnie troszeczkę nie niepokoi. I nie bez racji, ponieważ coś tam za borem zaczyna klaskać w sposób... jak najbardziej nieprzyzwoity. Laura! Panie Turecki, czy ona zawsze będzie z tymi pieskami występować? Zawsze. Ona powiedziała, że już nigdy bez psów nie będzie śpiewać. Tak, to dobrze. Coś tam na chwilę się ucisza, a potem znowu zaczyna klaskać jak cholera. Laura, panicznie! 23:15! Gdzie jesteś najdroższy? Dobrze poinformowany facet. Lauro, daremnie patrzysz na zegar. Filon nie przyjdzie, idź dalej. A to klaskanie, co się rozlega, to żona go w gębę wali. Kurtyna zabawa i w ten sposób przysłania słabości ludzkie przed okiem gwiazd przeczystych.